Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub FIFA World, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Euro FIFA. Przed nami następne spotkania. Jesteśmy już prawie, znaczy już jesteśmy w trzeciej lidze, tylko teraz muszę powalczyć o mistrzostwo. 18 punktów na moim koncie, potrzebuję 19. Jak wiecie, ostatnio na koniec odcinka wylosowałem kartę, która daje mi trening plus 10 do wszystkich cech. I ten trening dostał Sanchez. Także teraz rzucimy kostką po raz kolejny na początek nowego odcinka. No i będę starał się wygrać lub zremisować, żeby już mieć ten awans, żeby rzucać kostką aż 3 razy wtedy. Bo wiadomo, za mecz, za awans i za mistrzostwo wtedy byłoby 3. Także wyglądałoby to świetnie. Więc zobaczmy, co nam wypadnie teraz ciekawego, co nam Jerzyk Swagger przyniesie. No i znowu mamy kartę plus 10 do treningu, także plus 10 do treningu, plus 10 do wszystkiego, może tak powinienem powiedzieć. No i tak się zastanawiam, Agbonahor czy Hazard, myślę, że Hazard dostanie, będą skrzydełka, naprawdę już fajnie teraz działały. Hazard 99 pace'a, 93 shooting, 94 passing, 99 dribblingu. Jestem ciekaw, jak to będzie działało na tych właśnie moich skrzydłach, w mojej ulubionej formacji w sumie. Naprawdę ten skład wygląda bardzo fajnie. Kiedyś, jeśli uda mi się stanąć na fajnym polu, to tutaj chciałbym dać jeszcze Aguero. I może tego Smallinga w przyszłości bym wymienił, ale z drugiej strony chyba nie ma sensu, ponieważ Smalling naprawdę ma fajne statystyki, gra dobrze, więc dlaczego miałbym go wymieniać? Może Kleina gdzieś tutaj upchamy, to wszystko się okaże. Idę szukać mojego kolejnego przeciwnika. No i gramy o mistrzostwo, tak jak już powiedziałem. No dobra, zobaczmy skład mojego pierwszego przeciwnika, skład Serie A, naprawdę fajny składzik, tylko nie wiem, co robi tam El Sharawi na CM-ie. Glik, naprawdę myślałem, że w tej FIFA jest słaby, a kiedy grałem przeciwko Nexiomowi, który miał Glika właśnie w Inform, to był bodajże Glik, kiedy graliśmy Fantazy, to bardzo ciężko było mi go przejść, ciężko było go przepchnąć, bardzo dobrze się ustawiał Glik w tej FIFA, także myślę, że on nie będzie tutaj takim gościem, który będzie mu zawalał coś w obronie. Także będę musiał się postarać, nie mogę go zlekceważyć, to na pewno. Mam nadzieję, że też nie słyszycie za bardzo mojego wiatraka, ponieważ musiałem zamknąć okno, niestety pod blokiem budują mi kolejny blok. Ciężko mi jest nagrywać w lecie, kiedy muszę mieć pozamykane okna. Jest tak gorąco, a oni tam się jeszcze tłuką, więc jeśli otworzyłbym okno, to wszystko byście słyszeli. Także wolałem wybrać opcję z wiatrakiem, że tak powiem. Mam nadzieję, że nie jest źle. Także lecimy z tym typkiem. Oj, może być 1 do 0, Higuain. Dlaczego on to chciał lobować, to nie mam pojęcia, ale to jego problem. Piękne podanie i to ma być 1-0, Eriksen. Jeszcze jedna okazja, Eriksen. Tym razem się nie pomylił i mamy 1 do 0, 20 minuta spotkania, aż sobie fotel poprawię, bo za daleko miałem. Ja, pięknie to zrobił, Agbonlahor, piękne podanie. I Eriksen z lewej nogi, a chciałem właśnie z prawej, tak po zewnętrznej, zawinąć po długim rogu, no ale może być i lewa, skoro jest bramka. O, patrzcie, jak ładnie Agbonlahor się urwał. Spróbujmy go lobnąć po długim, aj! No, zbustowanego Hazarda raczej jest ciężko dogonić. Po długim dobi jeszcze Hazard, Hazard jakimś cudem. Będzie dwa? Tak jest, oczywiście! A to kto to był? Sanchez czy Eriksen? Eriksen po raz kolejny? Myślałem, że to był Sanchez. Ale zobaczmy. Nie, no dlaczego się Eriksen cieszył? Żeby ta piłka się... Tak, ona się odbiła od niego! Do przerwy 2 do 0. Zobaczcie na statystyki, tylko jeden celny strzał mojego przeciwnika. O dziwo, ma więcej posiadania piłki, ale jest to spowodowane tym, że ja po prostu konstruuję tę akcję trochę szybciej. Bardziej próbuję klepać. A mój przeciwnik długo, długo się zastanawia, jak rozegrać akcję. Dzięki temu ma większe posiadanie piłki. Sanchez, lewo, no, no, dawaj jeszcze! Jakimś cudem Eden Hazard wpakował to do siatki. Mamy 3 do 0. Dobry początek drugiej połowy. Zobaczcie jeszcze raz tutaj piękne zejście Sancheza. Taki trochę podanie o strzał, może powinienem powiedzieć. Bo to miało być uderzenie na bramkę, ale Hazard z zewnętrzną częścią stopy. Fajnie to zrobił, no. Lubię tą animację.
To była jedna z ładniejszych akcji, jakie udało mi się wykonać. Coś pięknego. Ajajaj, szkoda, że to nie wpadło. Aj, kurde, staram się go po prostu tak perfidnie już teraz opluć, ale trochę mi nie wychodzi, brakuje precyzji. Oj, rzut karny, Agbon Lahore sfaulowany. 73. minuta spotkania. Kto podejdzie do tego stałego fragmentu gry, w sumie do tej jedenastki chyba, tak się powinno mówić. Richards jeszcze ukarany żółtą kartką. No dobra, Pantilimon po raz kolejny. Może się uda. Ohohoho, się wypierdzielił. No nie, Pantilimon, co ty zrobiłeś? Za długo przytrzymałem, kurde. Agbon Lahore i tam na dole jeszcze ucieka Sanchez, do którego trzeba teraz zagrać. Jak tu fajnie na wślizgu trafił, 4-0, 87. minuta. Chciałem to uderzyć bardziej fancy, ale nie wyszło, zrobił ślizg, niestety. Albo stety, bo 4-0. Co to jest, rzut karny? No bez jaj, za co? Aha, dużo widać tej... Pantilimon faulował, tak? No nie... Dobra, strzelisz w lewy, tutaj założysz... A nie, w prawo. 4-1, bramka honorowa, w końcu koleś przynajmniej trafił sobie jedną brameczkę w tym meczu, bo jakoś strzałów dużo nie miał na moją bramkę. Totalnie z dupy ten rzut karny, no ale 4-1, mi to nie przeszkadza. 4-1, bardzo łatwy i przyjemny ten meczyk. Powiem wam, że odpuściłem już po tej bramce na 3-0. Próbowałem się bawić, zagrywałem cały czas tym fancy passes, bawiłem się po prostu piłeczką. Także mamy awans, mamy mistrzostwo i przed nami aż 3 rzuty kostką. Tutaj jeszcze potwierdzenie tego wszystkiego, 21 punktów, oczywiście 7-0-0, więc nawet bez remisu przedarliśmy się przez czwartą ligę. I teraz tak, po pierwsze za mistrzostwo jeden rzut kostką. Po drugie za awans, drugi rzut kostką i trzeci rzut kostką, oczywiście za mecz, także zobaczymy co teraz wyjdzie, lecimy. Now, here comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. No to się narobiło, pora na upgrade'y w lidze włoskiej, może ten skład w końcu będzie wyglądał w miarę okej, że tak powiem. Nie wiem właśnie, czy zagrać już tym składem w trzeciej lidze, zobaczymy. Póki co, trzeba na początek dodać pierwszego zawodnika, 55 do 59 overall, jest to Barella, zaraz zobaczycie tutaj, Barella, tak jest. Poszukajmy go w klubie. Środkowy pomocnik, także skład już jest wypełniony praktycznie cały. Barella, który ma takie właśnie statystyki, jak widzicie teraz, kupiony za 1000 końców. To nie jest jakaś niesamowita karta, no ale z overallem pomiędzy 55 a 59 nie mogłem wybrać nikogo lepszego. Kolejny upgrade to Ivan Kelava. Ivan Kelava i jest to bramkarz, 69 overall, ponieważ stanąłem na polu, które ma 65 do 69 overall, kupiłem właśnie Kelavę. Zawodnika Udinese, nie wiem czy wy tam kibice Ligi Włoskiej możecie mi napisać coś więcej na temat tego zawodnika, czy dobrze broni, czy nie. Nawet fajne statystyki jak na srebrnego bramkarza z 69 overall, także ten już powędrował na ławkę, no przeskok tutaj jest niesamowity z 58 na 69 plus, 11 overall w górę. No i moim ostatnim upgrade'em trzecim, no i trzecie pole, na którym stanąłem, to było pole 70 do 74, więc teraz pora na następnego piłkarza i na prawej stronie zagra Farias. Tak to póki co wygląda. I czy ten skład już jest zdolny do tego, żeby powalczyć w trzeciej lidze, to nie wiem, mam troszkę wątpliwości. No ale myślę, że spróbujemy, najwyżej po prostu przegram, potem będę musiał starać się grać innym składem, także Serie A po raz pierwszy w trzeciej lidze. Skład no niezbyt jakiś mega, bardzo mało pace'a tutaj. Formacja 5-2-2-1 też, wszystko będę testował. Porywam się chyba z motyką na słońce, ale zobaczymy. Co on tutaj ma ciekawego? 86 rating i... Dlaczego Pantilimon jest na bramce? Why? Nie mam pojęcia. No ale cóż. Neymar, Suarez i Sanchez. Świetnie, po prostu świetnie. I weź ich połap tym moim obrońcom, 59 pace'a.
No nie, ja w to nie wierzę. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, jakie lagi. Przecież było zielone połączenie, to jak mogą być takie dropy? Jakim cudem? Ta piłka po prostu przelatuje, przeskakuje, teleportuje się jak szatan z serduszką w Dragon Ballu. Oh my god. No to jest ciężkie zadanie, to będzie mega ciężkie. 1-0, 9 minuta. Dawaj, komand, strzel to, dobitka jeszcze. No praktycznie pusta tam była, czemu nie wygrałeś tej główki? Dawaj, strzel to. No nie, jakim cudem to, jest 1-1. W takich dropach, z takim składem jest remis, ale cud, po prostu to jest cud. Też mi się wydaje, że długo się nie nacieszę tym prowadzeniem. Patrzcie na to. Jest! Dobrze, bramkarz. Oj, to jest 2. Tak jest, 2-1, 33 minuta. Już widziałem, jak ta piłka wędruje po prostu do Hamesa, czy tam do Suareza w ich kierunku. No, czy to będzie bramka? Zamach dobry i po długim... O, ale huknąłeś, stary. No i mam mega problemy do przerwy, przegrywam 2-1 i powiem wam, że gra się cholernie ciężko. Pora na zmiany, pora wpuścić jakichś zawodników, którzy wniosą troszkę jakości do gry. Eden Hazard tutaj, myślę, pojawi się zamiast tego ziomusia i jeszcze wpuścimy sobie Ramosa, żeby troszkę tutaj to poczyścił w środku. Mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej zremisować. No nie, jak Suarez tu uciekł. Bramkarz, no podejdź normalnie, dlaczego w tej FIFA oni tak wybiegają, jakby mieli... Kurde, nie powiem co, nie chcę nikogo obrażać. No i co? No i wpadłem w gościa, kurde, bo miałem dropa. Ja pierdzielę. Neymar, nie, jeszcze to przestrzelił. No dawaj, na 2-1. Na 3-2, przepraszam. Tak jest, 69. Jeszcze jedna bramka, naprawdę cholernie ciężki mecz. Nie dość, że dropi, to jeszcze po prostu składy, no troszkę się różnią, że tak powiem. Patrz, nawet powtórka laguje, ja cały czas mam takie dropy. No dawaj, proszę, strzel to z główki, albo z nogi, ktokolwiek. No nie, 89 i taka sytuacja. Chociaż jeszcze może... Tak jest! 93-3, Koman co zrobił? Piękny szczupak i mamy remis w ostatniej minucie meczu. Oh my god, patrzcie, jakie podanie jest od Neymara i co za szczupak, samo okienko. Koleś grał na czas i to się zemściło. No i mamy wynik 3-3, dwie bramki Komana. Nie strzelił Neymar, nie strzelił Hazard, ale naprawdę ta trójka, którą wprowadziłem, pomogła mi bardzo w zdobyciu tego jednego punktu. Być może to będzie jeden mega ważny punkt. Przed nami następny rzut kostką, to był pierwszy mecz w trzeciej lidze. Potrzebuję oczywiście jeszcze 17 punktów, żeby awansować do ligi numer 2. Teraz już będę grał tymi mocnymi składami, więc powinno być łatwiej. Rzućmy kostką po raz ostatni w dzisiejszym odcinku. Pole z overallem 80-84, więc pora na kolejny upgrade. Myślałem nad matę, żeby go sobie zmienić, ale jednak nie. Jednak zamiast Delofeu pojawi się nowy skrzydłowy i to jest, czekajcie, bo to jest RM. Muszę sobie tutaj zmienić. Nowy skrzydłowy i to jest Carlos Vela. To jest jego najwyższa karta, 80, najwyższa bodajże, tak? Nie mylę się. 88 pace'a, 88 dribblingu, 4 skill move, jeszcze do tego lewonożny. Fajne work rate, high low, także zobaczymy, jak się będzie grał tym zawodnikiem. W przyszłości pewnie trzeba się w końcu zabrać za tą pomoc, ale póki co naprawdę gra się fajnie tym składem hiszpańskim. Także widzimy się kolejnym razem i pora walczyć już o awans do drugiej ligi. Będziemy starać się wygrywać już resztę spotkań. Na razie Serie A sobie odpuszczę. Muszę bardziej się skupić właśnie na upgrade'owaniu tego składu Serie A, żeby wtedy móc nim grać, bo jest ciężko, naprawdę w trzeciej lidze będzie ciężko grać takim składem, jak widzieliście zresztą przed chwilę. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka za bramkę Komana w 90 minucie, tym bardziej trzymajcie się, na razie i piona.